Witam Państwa ponownie w wieczorze w telewizji w Polsce. A naszym kolejnym gościem jest pan Marek Malkiewicz, prawnik, dziennikarz. Nie mówię, panie mecenasie, nie mówię specjalnie były dziennikarz, ponieważ ja jestem przekonana, że dziennikarz to jest charakter, a nie zawód. I nie sposób się nauczyć tego zawodu. Nie sposób się nauczyć, prawda? Ale jak już jest człowiek dziennikarzem, to do końca życia nim jest. I dlatego dzisiaj chcę z panem rozmawiać jako z dziennikarzem, chociaż oczywiście też z prawnikiem, bo ta wiedza prawnicza będzie nam tutaj potrzebna. No niestety ostatnie wydarzenia na rynku medialnym trochę wstrząsnęły opinią publiczną, ponieważ została przekroczona kolejna bariera przez jeden z tabloidów. Nie będę wymieniała jego nazwy. Po raz kolejny przekroczona. Mówi pani, ale ta była szczególnie, kolejna, po raz kolejny, ale kolejna, która kiedy wydawałoby się, że jest no taką w naszym kręgu kulturowym w Polsce, no taką nieprzekraczalną. Mówi kiedy pani o sytuacji pana premiera, tak, Leszka Millera. No to straszne jest, ale weźmy, nie ma co mówić o tym tytule. Bardzo dobrze, że odszedł ten dziennikarz, ale niech pani zwróci uwagę, że ten tytuł trafił w pustkę. Ja znam pana premiera, czy poznałem, kiedyś byliśmy w dobrych kontaktach i szczerze mu współczuję. Podobnie jak bardzo duża grupa ludzi, z którymi ja się stykam, którzy nie są z jego parafii, ale okazało się, że odebrano to jako wybryk już taki absolutnie niezrozumiały nawet, chociaż teoretycznie adresowany do premiera z lewicy, do człowieka, który nie jest w tej chwili u władzy i tak dalej, i tak dalej, i pustka. Ja z góry tak bardzo się zdziwiłem, jak zobaczyłem ten tytuł. Też się trochę zdziwiłem, jak szybko doszło do tej dymisji, jak ona jest ograna, jak będzie ograna, ale to jest jakby zupełnie inna historia. Natomiast nie była to eskalacja, to był powrót do jakichś takich wybuchów, które czasami mają miejsce. Ja zawsze powiadam, pani mówi, że dziennikarzem trzeba się urodzić. Dziennikarz to jest ten, który lubi się wsłuchać w ludzi. Większość dziennikarzy uprawia takie ostre dziennikarstwo w założeniu, że oni trafią do odbiorców. I rzeczywiście jest taka grupa ludzi, do których tego typu tytuły czy tego typu aluzje trafiają. Na szczęście, ja zawsze to mówię, na szczęście z drugiej strony okazuje się, że jest wystarczająco dużo rozumnych czy przyzwoitych ludzi, którzy tego nie kupują. W związku z tym teoria, że jesteśmy przy dnie gdzieś, że już dziennikarstwo się skompromitowało, nie zawsze się sprawdza. Jest tylko o tyle ważne, by pamiętać, że tak się gra, jak przeciwnik pozwala, mówił mistrz Lato. I rzeczywiście my obserwujemy w ostatnich latach takie spłaszczenie poziomu przeciętnego odbiorcy. W związku z tym takie jest wyobrażenie o tym, z czym do tego odbiorcy trafić. Odbiorcy, który nie czyta, który tweetuje, czy nie umie napisać prostego tekstu w języku polskim. Nie wiem, na ile i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, na ile jest ta anegdota prawdziwa, ale ja ją słyszałam jeszcze, kiedy redakcja pierwszego polskiego tabloidu Super Expressu mieściła się na ulicy Miedzianej, tam, gdzie kiedyś był Dom Słowa Polskiego, że podobno Grzegorz Lindenberg, jak dostawał tekst od dziennikarza, to szedł do takiej bramy, gdzie tam różni tacy menele miejscowi się zbierali i dawał do czytania, i jak jakiegoś słowa ten człowiek nie rozumiał, to on je po prostu wykreślał, bo to było adresowane właśnie jako typowy tabloid. Ale to dokładnie tak jest, tylko powiedzmy sobie od razu, że to, co dla dziennikarzy jest czytelnym podziałem, czyli tabloidy i reszta, to na przykład dla prawa nie istnieje. Jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, że nie istnieje coś takiego jak tabloid. Obraza czy znieważenie kogoś w tabloidzie czy w zwykłej gazecie jest po tych samych pieniądzach, by powiedzieć, co jest bardzo ciekawe, jak się w sądzie ogląda sprawy o ochronę dóbr osobistych. Rzeczywiście nie powinno się takiej dystynkcji dokonywać. W związku z tym coraz wyraźniej obowiązuje w tych tabloidach zasada taka, że robimy tyle, ile nam się opłaci grzywny zapłacić, w razie czego, przy założeniu, że ktoś tego pilnuje, bo to moim zdaniem za mało pilnuje. No tak, ale panie mecenasie, mówi pan, że w prawie nie ma rozróżnienia pomiędzy tak zwanymi poważnymi tytułami opiniotwórczymi a tabloidami.
Ale wydaje mi się, że na Zachodzie jednak no, jest różnica. Są te tytuły typu New York Times, Washington Post, a z drugiej strony The Sun. I jednak jest różnica. U nas w prawie tej różnicy to nie ma. Tak. Tylko ja mówię o orzeczeniu Sądu Najwyższego, co może być wypowiedzią polityczną, ale nie jest. Jest takie chyba dwa orzeczenia, że nie ma dystynkcji, nie powinno się rozróżniać. Tak, ale u nas się traktuje tabloid tak jak inne wydawnictwa. Nie ma tej różnicy. One są notowane, jeżeli chodzi o wszystkie rankingi czytelnictwa i tak dalej, tak jak Rzeczpospolita czy Gazeta Wyborcza. Nie ma tego. Ale wróćmy teraz może na chwilę, bo mnie w tej całej sprawie mniej intryguje to, jak to się zakończyło i jakieś takie poczucie ludzi, którzy się poczuli urażeni tym tytułem, że sprawiedliwości stało się zadość. To jest tak, dla mnie to jest sprawa wtórna. Dla mnie sprawą ważniejszą jest to, jak to się w ogóle stało, że ten tytuł się ukazał. To jest dla mnie zasadnicze pytanie. No to ja wracam do tego, w jaki sposób się kształci dziennikarzy. Wyczcha, mówili myśliwi, szczując psa, prawda, na zające. Idź, leć. No to tak to jest i w końcu się uderza w ścianę. Ja jeszcze raz powiem bardzo wyraźnie, że większym dla mnie problemem jest to, że dziennikarze bardzo często nie umieją słuchać ludzi, do których chcą przemawiać. Ja nie wiem, czy pani pamięta taki moment, dla mnie niezwykły zupełnie. To było w dniu, proszę, żadnych aluzji tu, w dniu katastrofy smoleńskiej, kiedy dziennikarze nie byli w stanie zrozumieć, jak bardzo ludzie byli poruszeni tym, co się stało. No nie, niektórzy płakali na wizji. Wieczorem. Pierwsze namioty pojawiły się po południu późno i od wielu dziennikarzy wiem, że nie byli w stanie zrozumieć, skąd taka reakcja. Potem znowu płacz i kajanie się. I to pierwszy raz widziałem, że gdzieś ta grupa, by nie powiedzieć kasta, minęła się z wrażliwością ludzi na przykład na ubóstwo, na biedę czy na chorobę, z którą to wrażliwością bardzo często dziennikarze się zderzają. Taki materiał, to jest stary jak telewizja problem. Akcja 500+ wydobywa dzieci z ubóstwa i pokazujemy dzieci jadące gdzieś. To są te ubogie dzieci. To nie ma gorszego wytyku pod adresem tych młodych ludzi, jak pokazanie ich jako ubogich ludzi. To trzeba być zupełnie pozbawionym wrażliwości prawicowej czy lewicowej. To już wszystko jedno, żeby takich ludzi pokazywać. To samo jest z wszelkimi dysfunkcjami. Przecież nie tak dawno jeszcze był absolutna zmowa milczenia wokół ludzi chorych czy upośledzonych, prawda? A teraz zdarza się, nie tak dawno, dzisiaj się zdarzyło też pytanie pod adresem jednego z polityków, czy nie używa swojego dziecka chorego do polityki. Tak. Ale zwróćmy uwagę. Ja patrzę na to w ten sposób, że skądinąd bywam w takim programie, tam Sprawa dla reportera, lepszym, gorszym, tam się bardzo często ujawniają pokłady wrażliwości ludzi. I jednak ja widzę, że ludzie są wrażliwi niezwykle na krzywdę dzieci, na krzywdę ludzi. W związku z tym ten język nie trafia do wszystkich widzów i to jest takie ślepe strzelanie dziennikarskie. Panie mecenasie, na ile się skomercjalizowało dziennikarstwo? To znaczy, na ile pogoń za zyskiem, za nakładem, za kliknięciami na portalach internetowych stają się sprawą nadrzędną? A to, co kiedyś było powołaniem dziennikarstwa, czyli tak, po pierwsze, patrzenie władzy na ręce, obrona słabszych, występowanie w imieniu pokrzywdzonych, tak jakby schodzi na dalszy plan, to się nie liczy. Ja odpowiem anegdotą. Kiedyś mówiono, że wszyscy są świetnymi dziennikarzami, tylko cenzura albo władza ich powstrzymuje. Byłem kiedyś u zaprzyjaźnionego prezesa telewizji. Słucham, znany bardzo dziennikarz, proszę mnie nie pytać, jak się nazywa, stoi i gada bez sensu 30 sekund przed Pałacem Prezydenckim. Mówię, co on jest? Przecież przyjmowaliśmy go do pracy. Prezes mówi, wiesz, to jest problem poddasza.
I mówię, co ty znowu, co zwariował? Nie, nie, on segment kończył, już doszedł do poddasza i nie będzie ryzykował pracy, no tak. Żeby... Teraz się mówi, mają kredyty do spłacenia. No, ale to pyta pani o motywację, to dokładnie jest taka. Druga historia, na którą nikt nie zwraca uwagi, a ona się rozstrzygnęła parę dni temu, czy tydzień temu, zrobiono rzecz straszną, mianowicie wyprowadzono dziennikarzy telewizji polskiej, programów informacyjnych do firmy zewnętrznej. No to już jest pomysł naprawdę, który by wymagał odrębnej audycji. Pomysł, który zrywał więź dziennikarza z firmą. To znaczy pozbawiał dziennikarza poczucia, że on może pozwolić sobie na odważne gesty, a za nim stoi oby mądry naczelny, bo jak głupina, to jest już nieszczęście. A teraz, no na szczęście to się skończyło, natomiast nie skończyło się coś innego, że kiedyś, dawno temu, dziennikarze byli na etacie w redakcji. To było jakimś stałym miejscem pracy. Oni się musieli, chcieli czy nie utożsamiać z tytułem, bo jak nie mogli sobie zmienić, pójść gdzie indziej. A teraz te umowy są luźne, są to umowy czasowe, nie ma żadnego związku. Możemy podać kilka przykładów, że kursują po tych telewizjach te same twarze. Jak nie w publicznej, to w TVN-ie, jak nie w TVN-ie, w Polsacie z powrotem. Czasami nie jest prosto wrócić z powrotem, ale mniej więcej widać, że to jest dokładnie ten poziom. Czyli nasza nadzieja, mówię o tych, którzy kiedyś usiłowali coś zmienić w mediach, na początku lat 90., że wielość mediów stworzy różnorodność i jakąś zdrową rywalizację, tak. A ona się nie spełniła. Nagle się okazuje, że może być 5 telewizji i one będą szły jednym podobnym kursem, prawda, od którego być może trochę odstawać będzie telewizja publiczna, co było kiedyś naszym marzeniem i pani później swego, to trzeba powiedzieć. No tak. Też tego nikt nie docenia, jaką rolę może pełnić czy pełni telewizja publiczna, która nie jest ekonomicznie uzasadniona, ale funkcjonuje. Ale panie prezesie, jeżeli się nie dopuszcza do tego, żeby stworzyć oddzielne finansowanie, zresztą są zalecenia Unii Europejskiej, żeby jednak misja była finansowana przez środki publiczne albo z abonamentu, natomiast cała część komercyjna z reklam i nie można jakoś tego wszystkiego ogarnąć, no to jest... Ale jeszcze chciałam zapytać... W Sejmie powiedział, że po moim trupie jedynka będzie miała tyle samo reklam, co stacje komercyjne i wyszło na trup. Na trupa, a nie na... Ale już są pomysły, żeby mogła przerywać programy. No właśnie, tylko po ilu latach, od momentu, kiedy sobie wyobrażaliśmy, że reklamy owszem są potrzebne, bo telewizja była w absolutnym upadku finansowym, tylko one miały przez 2 lata tak funkcjonować. A potem nagle się okazało, że mamy jedną komercję i drugą i w efekcie czasami trudno to oddzielić. Tak to się stało. Rzeczywiście jest coś takiego, że oczywiście... Mówił pan o tym, że liczyliśmy na to, że będzie różnorodność, ale oczywiście ta różnorodność jest, bo redakcje mają swoją linię programową, komuś się nie podoba linia programowa tej redakcji, może się zatrudnić w innej, chociaż podział taki jest dychotomiczny, powiedziałabym. Teraz mamy już różnice polityczne, tak, a to nie jest to samo, no właśnie, chciałam o to zapytać, bo mówi się o tym, że media są czwartą władzą, która powinna kontrolować pozostałe 3, ale ja odnoszę takie wrażenie, że nastąpił taki moment, kiedy media chcą te wszystkie 3 władze zastąpić. To nie tylko media mówią o sobie, że są kastą. To takie to znamie czasów. Natomiast rzeczywiście jest tak, że widownia zaczyna się dzielić na widownie poszczególnych stacji, które bardzo wyraźnie można opisać jako opozycyjne i zbliżające się do rządu albo do PSL-u. Przecież takie podziały funkcjonują. No i ja tak sobie oglądam, czasami mówię, że coraz dalej jesteśmy od prawdy, która powinna być podstawą działania dziennikarzy. Bo jak w jednej ze stacji usłyszałem wczoraj, że ukradli miliony
czyli powielano hasło z tych billboardów ulicznych kompletnie bez sensu. Czyli gdzieś się zaciera różnica między politykiem, marnym zresztą, i nie najlepszym dziennikarzem, i w sumie to jest taka papka dla podwyższenia dobrego samopoczucia, no właśnie, a wcale to nie jest dobre. Ja pamiętam taką sytuację po 89 roku, kiedy ci wszyscy ludzie, którzy w prasie podziemnej działali, zaczęli działać w tym obiegu specjalnym, i oni z tej prasy podziemnej trochę wynieśli takiego przekonania, że ich misją jest walka, prawda? Ale to się potem tak jakby unormowało, potem się ucywilizowało i to się jakoś tam te media działały w taki no, racjonalny i spokojny sposób. A teraz znowu dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy no, bardzo dziennikarze się angażują politycznie po jednej albo po drugiej stronie. I wtedy tak naprawdę trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia w poranku z jednej ze stacji z dziennikarzem, czy z politykiem, a nawet kreatorem polityki, bo to jest niedobre. Oni już nie zadają pytań, tak, tylko wygłaszają własne poglądy. Z ust mi to pani wyjęła. Bo to nie chodzi o to, żeby dziennikarz zatajał swoje poglądy, czy swoje przekonania, prawda? To on może to robić, tylko żeby wykonywał pracę. No komentator, pracę. Bardzo tak. Proszę, może informacyjnie. Natomiast jeżeli mamy ideologa, który powiada, że będziemy zwalniać z zawodu tam sędziów, którzy się sprzeniewierzyli, to ja mówię, matko bosko, to mało jest tych, którzy by chcieli zwalniać, to jeszcze dziennikarz to musi robić i jest niedobrze. To jest rzeczywiście pewien problem, na szczęście on jest dość wyraźny. Mhm. To bardzo łatwo odróżnić ludzi, którzy nie ukrywają poglądów, ale też nie chcą ich wciskać na siłę ludziom do głowy, i tych, którzy wykorzystują swój jakiś autorytet czy dorobek naukowy, zawodowy, by to robić. Czasami lubię tego słuchać dla śmieszności, muszę powiedzieć, a nie dla wartości jakiejś poznawczej, bo rzadko to się zdarza. Bo przecież to jest tak, weźmy taki prosty test. Ile tygodni opowiadano o tym, że sędziowie tam Sądu Najwyższego coś zabezpieczyli, prawda? Jedni, drudzy. Mówię, w kodeksie postępowania cywilnego jest przepis, który wyraźnie powiada, nie trzeba się niczego domyślać, że Sąd Najwyższy nie może zabezpieczyć czegokolwiek. I to w zasadzie kończyło dyskusję. A tu nagle dwa tygodnie nie dalej jak dzisiaj słucham tego i myślę sobie, no dobrze, no dobrze byłoby kupić w redakcji konstytucję, dobrze byłoby postawić może kodeks postępowania cywilnego, a to są banalne sprawy zupełnie, a konstytucja. Jakiś tak spotkałem dziennikarza takiego zacietrzewionego. Oj, pan nie wie, konstytucja jest naruszana. I mówię, rzeczywiście, bo wielu moich klientów absolutnie niezgodnie z konstytucją siedzi w areszcie. A dlaczego? Artykuł 41 konstytucji mówi o ochronie wolności osobistej obywateli i mówi tak. Przypadki pozbawienia wolności i ograniczenia wolności opisuje ustawa. Pozbawienie to jest więzienie. Ograniczenie to jest sprzątanie. A gdzie jest tymczasowe aresztowanie? No właśnie, z tego wynika, że nie ma. Jeżeli byśmy tak literalnie traktowali konstytucję, no to proszę bardzo zwolnić moich klientów. Panie mecenasie, nasz czas na antenie dobiega końca. Jest jeszcze mnóstwo tematów, o których powinniśmy porozmawiać. Ja już nie mówię o tym zapowiadanej repolonizacji, dekoncentracji prasy, bo pewnie w tej kadencji się nie doceniamy, ale jest mnóstwo tych tematów. Nie wiem, czy jakiegoś stałego kącika medialnego w moim programie nie otworzyć. Ale to jest ciekawe. Bardzo ciekawe. Zapraszam na następną rozmowę, którą poświęcimy być może temu, czy przespaliśmy ten moment, kiedy mogliśmy jakoś rynek polskiej prasy uratować i zrobić go silnym. To będzie nasz następny temat, na który już przespaliśmy. I o tych momentach pewnie niedługo porozmawiamy. Liczę, że pan moje zaproszenie przyjmie. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Proszę państwa, kończymy wieczór w telewizji w Polsce.pl. Mam nadzieję, że był interesujący. Wszyscy rozmówcy byli na pewno w państwa domach mile widziani. Spotkamy się za tydzień. Do zobaczenia za tym i życzę miłego wieczoru jeszcze i spokojnej nocy. Dobranoc.